La kukaracza, la kukaracza, tra la 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 la. Cześć, tu Karimiri. Witajcie w 39. odcinku naszej geometrycznej wyspy i w naszym zdemolowanym spawnerze dużych pająków. Ja już tutaj trochę podziałałem, jak widzicie, rozbiłem całą klatkę, stosowałem wodę, zaburowałem im wyjście, udało mi się oświetlić całe tamto pomieszczenie tymczasową dźwignią. Niestety coś jest nie tak, pająki ciągle się tam w środku pojawiają, pomimo tego, że mam 4 lampy w suficie, 4 lampy w podłodze i tu jest naprawdę stosunkowo jasno. Nie mam zielonego pojęcia, czemu się tak dzieje, pewnie się coś zbagowało. No widzicie, no to po prostu wyskakuję z tego, wypluwa ja ten spawner pojedynczo. Nie powinien. No trudno, no będziemy musieli się z tym męczyć po prostu w tej chwili. No życie. Na szczęście tam w środku żadnych prac nie będę przeprowadzał. Czyli to, że one się będą pojawiały powoli, to się będą pojawiały powoli i trudno. Nie będą się pojawiały w każdym razie całymi stadami, generując nam masakrycznego hałasu, ale no cóż, co dalej? To całe pomieszczenie, w którym będą się pojawiały pająki, zostanie zmniejszone do rozmiaru właściwie chyba 4×2 tylko. Będzie to 2 na wysokość i wróć. 2 na szerokość, 2 na głębokość, 4 na wysokość i te wszystkie pająki, które tu będą do niego spływały, będą duszone pistonami. Tylko jedna sprawa, nie, to pomieszczenie będzie większe, nie jestem pewien, momencik, rzucimy okiem na nasz świat testowy. Jak to wygląda w naszym świecie testowym? To jest prototyp na małe pająki. To jest prototyp na duże pająki. I wszędzie są slimy. I to pomieszczenie jest raz, 2, 3, 4, 5. No. W takim układzie to pomieszczenie musimy z powrotem tą podłogę, którą właśnie żeśmy postawili, tutaj skuć. I teraz zrobimy tak. W pierwszej kolejności postawiłem pistony, aby było widać jaka to będzie strasznie wielka ściana. Wszystkie te pistony będą stały w ten sposób. Tak. I łącznie pójdzie ich 20 sztuk. No. Później 20 sztuk, po 10 z każdej strony, jako że pomieszczenie musi dusić wszystkie pająki bez wyjątku. Niestety jest niewielki problem, ponieważ kablowanie tego będzie musiało być dość kreatywne, aby się te drzwi w miarę jednocześnie zasuwały. I niestety, jeśli dobrze pamiętamy, tu za ścianą jest lawa, czyli najpierw musimy się jej pozbyć przez duże P. Mam nadzieję, że pod podłogą nic takiego nie ma, ale do tego celu użyjemy Grave'la. Co to jest? To jest lawa. No dobra, tu było głębiej. Dobra, powiedzmy. I już można zacząć to zaklejać cobblestone'em jakoś. Pewnie moglibyśmy... Chłe. Never mind. I teraz tak, tylko że w tej chwili będziemy mieli... węgiel. W tej chwili będziemy mieli taki problem, że nie będziemy mogli tutaj specjalnie zrobić dziury pod nasze wody, ale to też nie powinno mieć znaczenia, po prostu pociągniemy je odrobinę wyżej. I teraz tak, druga ściana z pistonów będzie znajdowała się w tym miejscu. Durne pistony. No i za chwilę oczywiście jeszcze katrupimy wszystkie pająki. Ściana z pistonów, ściana z pistonów. Mamy dwa, mamy. Dobra, teraz sushi. Jak dalej pójdzie, to my tu jeszcze nawet poziom nabijemy. Dobra. I następnym krokiem będzie zrobienie tutaj, w tym miejscu, o, czegoś takiego dokładnie. Takiego. I teraz tak. Coś jeszcze? Nie. Dobra. Teraz ułożymy naszą ściankę. Ta ścianka będzie miażdżyła nasze pająki. Jako że nie mamy już lawy nigdzie w pobliżu. Mam nadzieję. Nie mamy lawy w pobliżu, prawda? To nie powinno nam się to wszystko zapalić. Tutaj omurujemy, aby było ładnie. I teraz kolejny krok będzie wyglądał następująco. Z tej strony będzie nasza dźwignia do uruchamiania oświetlenia. Gdzieś z tej strony. Więc nasz przycisk musi być niestety po drugiej. Czytaj po stronie przeciwnej. Bo inaczej obwody się będą krzyżowały i nie będzie to zdrowe w żaden sposób. I nasz przycisk umieścimy tu. Może się to na całe nasze drewno nie zapali. Ale teraz robimy tak. Musimy odkryć pistony. Tutaj od tyłu, ponieważ tu będą znajdowały się obwody, które będą nimi sterowały. Jak również będzie znajdowała się tutaj ścieżka, która będzie prowadziła na drugą stronę tego całego korytarza. I teraz jak to wygląda? Wygląda to w następujący sposób. Jest... A nie grajbym. Tak. O, i taka konstrukcja będzie... I taka konstrukcja będzie sterowała wysuwaniem się i chowaniem naszych pistonów, jednocześnie utrzymując w miarę niskie opóźnienie pomiędzy wszystkimi pistonami. I teraz tak, tu dwie pochodnie. One sprawią, że wysuną się te trzy tłoki. Ten czerwony proszek sprawi, że wysuną się tłoki na dole, mam nadzieję. Zgadza się, wysuną się. Tak. A ten czerwony proszek tutaj na górze. Aha. Tam czerwony proszek na górze. Tu nie będzie żadnego czerwonego proszka. Tu będzie taki trochę zakręcony obwód, ale on jest nam bardzo potrzebny. I ten obwód będzie wyglądał następująco. Będzie to repeater i czerwony proszek w ten sposób. I dzięki temu wysuną się te dwa górne pistony. No niestety z powodów czysto technologicznych będzie opóźnione o pół tika. Po prostu inaczej się nie da tego zrobić. Ponieważ jest to już 5 pistonów. Teraz musimy poprowadzić czerwony proszek na drugą stronę i zrobić dokładnie tak samo po stronie przeciwnej. I wykonamy tutaj taki tunel w tym celu. Jedno za dużo, niestety. Czerwony proszek musi być poprowadzony stąd. Z tego miejsca. Inaczej traci kontakt z pistonem i przestaje go wysuwać. I tak, i tu się zaczynają problemy, ponieważ my ten czerwony proszek musimy pociągnąć nie tutaj do górnych pistonów, tak jak zrobiliśmy to po tamtej stronie, tylko niestety musi być on pociągnięty tutaj do pistonów dolnych, do tych, na których będą znajdowały się czerwone pochodnie. Rany. Zabieram ten gravestone, bo on mi tu przeszkadza. I będą to pistony, wróć pistony, czerwone pochodnie w tym miejscu. I teraz tak, tak. I w tym miejscu musi się znaleźć nasz czerwony proszek, który będzie schodził tutaj z góry. Chociaż z drugiej strony nie, wcale nie musi. I my z tego zrezygnujemy. Ponieważ czerwony proszek, który będzie odpalał pistony na dole, będzie poprowadzony tutaj w podłodze. No niestety mamy lawę całkiem niedaleko. Mam nadzieję, że nic nam to nie zepsuje. Szczególnie naszego drewna. Ej, dobra. I teraz tak. W tym miejscu będzie znajdował się nasz obwód do... Ciężka sprawa. Powinienem najpierw się przygotować i tak jak poprzednio... po prostu całość... Całość już właściwie na gotowo, tylko uzupełnić puste miejsca. I dlatego się teraz tak męczę. I teraz tak. Tu dwa repeatery. Oczywiście myk jest taki, że cały ten obwód w momencie, kiedy przycisk nie działa, my chcemy, aby był otwarty, czyli musimy zastosować w tym miejscu negator i teraz ścieżka z czerwonego proszku będzie schodziła tędy i ta ścieżka będzie prowadziła na drugą stronę. Aż tutaj na górę do tych czerwonych pochodni. Niestety sygnał nie sięgnie, więc wyjdzie na to samo. Też będzie niewielkie opóźnienie. Aha, tak. Tutaj dwa redstone repeatery. I teraz jeszcze tylko ten układ tutaj na górze. Tak jak po tamtej stronie. I teraz cała ta ścianka będzie reagowała na guzik, który będzie w tym miejscu. A, zapomnieliśmy pociągnąć proszku. I teraz cała ta ściana będzie reagowała na guzik. Z niewielkim opóźnieniem, no ale niestety tego nie da się przeskoczyć w żaden sposób. To musimy zrobić coś takiego. Tak. I ten repeater stąd zabierzemy, bo on tu już nie będzie potrzebny. Dobra. I teraz tak. Jako, że już jesteśmy w tym miejscu... Kurczę, nie wzięliśmy szkła, a będzie nam ono potrzebne. W tym miejscu... Teraz zbudujemy nasz zatrzask RS oraz generator. Prawie się skąpałem w lawie, bo to co najmniej niezamierzone, ale dobrze, że nie miało miejsca, gdzie jest nasza woda. Zalewamy okolice. No i zepsuliśmy sobie obwody. Jest bez sensu. Gdzie jest czerwony proszek teraz? Tamten czerwony proszek się wyjmie przy okazji. I teraz tak, tu doświetlmy na wszelki wypadek. Też. I teraz tu umieszczamy naszą bramkę. Bo musi być niestety tutaj. Nie, dlaczego? W tym miejscu ona nie musi być. Ona musi być tutaj z przodu. Od razu sprzęgniemy ją z... O, diaksy. Fajnie. Już zaczęła się... O kurczę. Już zaczęła się ta budowa płacać po prostu. Dobra. Wracamy do tematu diaksów. I... Wróć do tematu diaksów. W tym miejscu budujemy nasz przerzutnik RS, który wygląda tak jak zwykle. Proszek w tą stronę, proszek w tą stronę. A tutaj zbudujemy naszą linię opóźniającą. Tylko uwaga, ta linia będzie zrobiona na 18 repeaterów. No, ok. Teraz mamy tak, tak, tak. I tutaj zrobimy lustrzanie, odbijemy. Od tak dla draki. Czerwony proszek, repeater. Repeater, pochodnia, pochodnia, pochodnia. Skończyły się pochodnie. Na szczęście nie będziemy już ich potrzebowali więcej. Tylko te dwie tu. Tak. Tak, ten blok musi stąd wyjść. Nie, okej, wszystko działa, dobrze jest. I teraz układamy naszą linię opóźniającą z repeaterów, która to linia musi trafić w to miejsce tutaj. O. I będzie ich 18. I teraz tak, zastosujemy naszą pętlę, którą opatentowałem i używam, jako że jest całkiem niezła i dość... O, i teraz ile ich tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17... 16, 15... 16, 17, 18 i w tym miejscu czerwony proszek i już. I nasz cały układ jest gotowy do pracy. Mam nadzieję, że się nie spali, chociaż to się nie pali, więc czego ja się w ogóle boję. I teraz tak, tu wszystko działa, więc resetujemy nasz przerzutnik RS. I możemy sprawdzić cały system, jak się stąd wychodzi teraz. Jak to się sprawuje. Naciskamy. Coś się zamyka. Dam. Pająki się duszą. I całość się otwiera, niestety z niewielkim opóźnieniem, ale tak musi być. I teraz z tytułu, że niestety zabrakło nam szkła, użyjemy tymczasowo dirtu, aby zaprezentować działanie. I budujemy tutaj taką klatkę. I w tym miejscu będzie oczywiście szkło w przyszłości. Na razie tu nic nie ma, bo po prostu ta szczelina tutaj musi być. I teraz co dalej? Zostało nam parę schodków. Więc je wykorzystamy w tym miejscu. Tu już można wszystko ładnie zamurować. I z tych schodków będziemy podbierali... Widzę na wyrost, widziałem, że nam zostało. I z tych schodków będziemy podbierali lód, który będzie nam spływał tutaj na naszą płytkę naciskową. W to miejsce. I dobra, tam się też za chwilę dorzuci schodki. Nie chcę się robić kolejnego workbencha. Ale żeby to miało ręce i nogi, musimy zrobić dwie rzeczy. Mianowicie podkuć tu. Usunąć. Tak. I teraz wszystkie pająki będą tutaj albo pływać na dole, albo leźć pod sufit. Nie będą blokowały przejścia. Światło wyłączamy. Będę musiał tę wodę inaczej pociągnąć. Światło wyłączamy. I właściwie układ jest już gotowy do pracy. Sprawdźmy, jak działa. A to niespodzianka. A to niespodzianka, której się nie spodziewałem. Nie wiem, o co chodzi, ale wygląda na to, że niepotrzebnie robiłem układ z tych pistonów na obydwu stronach. Więc myślę, że za chwilę zrobimy coś innego jeszcze dodatkowo. Mianowicie prawdopodobnie pozbędziemy się tego motywu, jaki tutaj mamy z tymi pająkami. Mianowicie pająki się też mieszają z tymi, które są ledwo żywe. I chyba zastosujemy jeszcze tutaj za chwilę śluzę, ale to pomęczę poza kamerą i po prostu pokażę, jak to zostało zrobione. No i dobrze, że przestałem nagrywać, bo rozkminienie układu z czerwonego proszku chwilę mi zajęło, jak również musiałem pozbyć się odrobiny obsydianu i jeszcze trochę lawy, bo jednak to, że wylaliśmy wodę, to nie był taki dobry pomysł, bo i tak musiałem obniżyć wszystko o jeden poziom. Ale teraz już chyba wszystko działa tak, jak należy. I jak to teraz wygląda? Tych pistonów z tej strony się pozbyłem, bo one będą nam całkowicie niepotrzebne. Umieściłem tutaj włącznik, który to wyciąga proszek tutaj na górę i na dół. I to gasi nasze światło. I teraz je zgasimy. Jak widzicie, tam światło zgasło. Ta dziura tutaj może zostać. Ona jest całkowicie tutaj nie... Zapomniałem słowa. Nieszkodliwa. I teraz co dalej? Zostały nam jeszcze deski. Jednak się skończy na tym, że zbuduję workbencha. O, achievement. No to ciekawostka, kurczę. Myślałem, że to już 158 000 razy zrobiłem. Myślałem, że to wystarczy zrobić raz i już jest na wieki wieków. A tu, kurczę, przy każdym głupim czyszczeniu systemu z ciasteczek się najwyraźniej zeruje. Albo coś, nie wiem. Dobra, bez sensu, ale tak. W tym miejscu postawimy drabinkę, na wypadek jakby tam kiedyś wpadł i chciał wyjść, bo jest bug i się nie da. I jak teraz widzicie, wszystkie pająki siedzą tu. Czyli naciskamy guzik. I teraz tak, one są duszone tylko przez połowę, ale to wystarczy, o dziwo. Chyba mamy jeden repeater za dużo. W każdym razie tam równocześnie wysuwa się drugi rządek drewna, blokujący nowym pająkom dostęp do komory, w której będziemy wybijali stare. I teraz jak to wygląda ze strony czerwonego proszku? No właśnie, sobie zresetowałem. Tutaj położyłem kamienną płytkę, która resetuje drugi zatrzask, który umieściłem w tym miejscu. I ten zatrzask właśnie steruje tymi drugimi drzwiami poprzez negator. Żeby nie było, bo po prostu tak, bo w momencie, kiedy on jest w stanie zerowym, to jest stan wysoki i wtedy tamte drzwi były zamknięte, ale my nie chcemy, więc je musieliśmy zanegować. I teraz, kurczę, ile raz? Miało być 18. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 15, 16, 17. No jest 18. No to w ogóle o co chodzi? Dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Duszą się, duszą się, duszą się. No i okej, tym razem zadziałało jak należy i one są na dobicie, a tamte sobie czekają na swoją kolej. Dopóki nie nadepniemy na tą płytkę naciskową, która wyśle sygnał i zresetuje nam nasz przerzutnik. Kamienna musi być, ponieważ gdyby była drewniana, to spływający lód by za każdym razem te drzwi otwierał. No i myślę, że w tej chwili ten system już jest gotowy, jest jak najbardziej sprawny i nie mam kurczę miejsca, gdzie to rzucić. Trzeba było mi zostawić na górze wszystko. I teraz jeszcze w takim razie półpłytka kamienna. Były tu przed chwilą. O. Tu w takim razie półpłytkę kamienną, aby nie sprawiało żadnych problemów i całe to pomieszczenie już można zaryglować. Na amen. A tą całość tutaj, ja nie wiem, może kiedyś wykończę, może nie. Na razie mam taki korytarz. Boję się tutaj cokolwiek kłaść drewnianego z powodu lawy. No ale cóż, udało nam się zrealizować nasze założenie. Maszyna działa. Przycina, dusi. Chyba jednak muszę jeden repeater wywalić, bo... Ups. A, właśnie, zapomniałem powiedzieć. Ważna sprawa. W tym miejscu musi znaleźć się repeater w ten sposób. Inaczej sygnał, który resetuje, ten przerzutnik, który zostanie zresetowany przez nasz wędrujący po dniu późniejący sygnał, zostanie zresetowany i ten, będąc dalej w stanie takim jakim jest, podawałby sygnał tutaj i te pistony znowu by się zasuwały i my tego nie chcemy. Dlatego ten repeater w tą stronę działa jako dioda. A my w międzyczasie musimy wywalić jeden repeater stąd. I zobaczmy jak to działa teraz. Ponownie. No, chodźcie pajączki, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, jeden ochotnik. Czyli musi być nie 18, a 17 repeaterów. I myślę, że to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć.